Witam Cię serdecznie na kanale Tajemny Plan. Nazywam się Fabian Błaszkiewicz, a to jest pierwszy i trochę niespodziewany odcinek pytań i odpowiedzi. Pierwszy i może trochę spodziewany. Pierwszy w tym sensie nie do końca właściwy dla tego kanału, bo bardzo bym chciał, żeby pytania i odpowiedzi tyczyły się tych materiałów, które wrzucamy jako główne, czyli nagrań ze spotkań biblijnych, które się odbywają w Krakowie. Natomiast rzeczywiście uznałem, że dobrze byłoby wyjaśnić parę kwestii, które się pojawiły w pytaniach, czy to właśnie tutaj na YouTubie, na kanale, czy na Facebooku, czy osobiście ktoś tam to pytanie mi zadawał i chociaż na nie odpowiadałem, to wydaje mi się, że trzeba byłoby, żeby się one pojawiły publicznie. Otóż tak, pierwsze pytanie, patrzę tu z boku, żeby wszystkich tych, którzy przynajmniej się uczciwie podpisali pod tymże pytaniem, czyli to będzie odpowiedź dla m.in. Olega Gęziuka, Karola Huberta Sudaka, Krzysztofa Okrojka, Leszka Pawlisza, Dawida Radomskiego i być może jeszcze paru innych osób, no, których teraz trochę się nie udało zlokalizować. Ogólnie pytań tam było bardzo dużo, ale one są związane z przeszłością i z moją aktualną sytuacją. Czyli najogólniej rzecz ujmując, pytanie brzmi, jako kto wracam, co się tam wydarzyło, kiedy jeszcze byłem w zakonie parę lat temu. Ja rozumiem, że tu należałoby, no właśnie, czy jestem jeszcze rzymskim katolikiem, tam te wszystkie historie. Najogólniej rozumiem, że pytanie można byłoby na różne sposoby, czy wracam jako tam ksiądz czy pastor. Rozumiem, że najogólniej rzecz ujmując, to jest pytanie pod tytułem, w co teraz wierzę i z jakiego punktu widzenia występuję. Zatem od początku idąc, wszystko co na temat mojego odejścia z zakonu miało być powiedziane, myślę, że zostało już powiedziane. Nie chcę się tam do konkretnych historii odnosić, bo tam było wiele tam pytań typu, czy poszedłem z zakonu dlatego, że nie dostałem takiej propozycji, jak na przykład dostał ojciec Adam Szustak ponoć, bo tego do końca nie wiem, jaką ponoć dostał u Dominikanów, żeby swobodnie wędrował jako kaznodzieja głoszący i tak dalej. To w ogóle nie było, rzeczywiście nie było takiej propozycji, ale moje odejście z zakonu w ogóle nie było związane z tym, czy jakieś propozycje dostawałem w zakonie, czy nie, tylko było związane z moją drogą wiary, moją drogą rozumienia Pisma Świętego, z kryzysem rzeczywiście zgodności tego, co wydawało mi się, że powinienem robić, a tym, co miałem robić w wyniku swoich zobowiązań zakonnych, więc najkrócej rzecz ujmując, po tam paru rozmowach z przełożonym, po prostu pewnego dnia nie mogliśmy się dogadać, ja się dalej nie godziłem na to, co tam było mi proponowane. Spakowałem się, wyprowadziłem i już więcej z powrotem do klasztoru się nie wprowadziłem. W związku z tym, ze względu na brak tego mojego powrotu, zostałem zgodnie z dyscypliną kościelną z zakonu usunięty. I taka jest historia. Wiem, że są też inne tam jakieś plotki, mniej i bardziej dziwaczne. W ogóle nie zamierzam się do nich odwoływać. Ci, którzy mnie znają, znają historię, to wiedzą, że to właśnie tak wyglądało. I po odejściu z zakonu dalej szedłem swoją drogą poszukiwań wiary. Cały czas szukałem Pana, pytałem, co się ma dziać. Jeżeli komuś ta odpowiedź nie wystarcza, to oczywiście może się zwrócić z tym samym pytaniem do jezuitów prowincji Polski Południowej. To są porządni ludzie, w dużej mierze z wieloma jezuitami, tymi, z którymi się kiedyś znali, utrzymuje świetne, no może przesadzę, że świetne, w ogóle nie utrzymuje za dużo świetnych kontaktów, ale mamy kontakty, bardzo ich szanuję, to są porządni ludzie. Aktualny prowincjał to nie jest ten, z którym byśmy tam wtedy dyskutowali, ale to jest też po prostu porządny facet. Myślę, że można się do niego zwrócić z tym pytaniem i otrzymać uczciwą odpowiedź. Jakakolwiek ona by nie była, to po prostu kiwam głową i się zgadzam, bo wierzę, że będzie uczciwa. Dalej idąc, tak, jako wobec tego, jako kto dzisiaj się pojawia. No jest tak, jak mówię, ta historia moja się kontynuowała.
wiary, historia wiary. Cały czas sprawdzałem zgodność tego, w co wierzę, w co wierzyłem w Kościele katolickim z takich czy innych powodów, co głosiłem, co rzeczywiście jest zapisane w piśmie. Tam też było takie pytanie, czy właśnie, czy rzeczy zostały tam, kwestie tam kapłańskie i tak dalej zostały uporządkowane w zgodzie i w porozumieniu z Watykanem i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze parę miesięcy temu rzeczywiście próbowałem temat zakończyć, natomiast z jednej strony, no właśnie, tam pojawiło się parę takich warunków, które dla mnie były zupełnie absurdalne, ale być może też były dlatego absurdalne, ponieważ postępując w wierze uznałem, że to w ogóle nie ma większego znaczenia wobec tego, co uważam, że jest uczciwe i co chcę zrobić. A to, co uznałem, że jest uczciwe i co chciałem zrobić, to było właśnie podejście jeszcze raz zupełnie na świeżo do wiary, do doświadczenia Boga w zgodzie z tym, co mówi Pismo. I najprościej rzecz ujmując, to, czego doświadczyłem, to jest, że jeżeli jakaś rzecz była wystarczająco dobra dla Kościoła pierwotnego, opisanego w Biblii, opisanego w Nowym Testamencie, w szczególności w praktyce, jaka jest opisana w Dziejach Apostolskich, to jest wystarczająco dobre również dzisiaj, niezależnie od jakichkolwiek innych tradycji. Jeżeli mamy być zgodni ze Słowem, tamci ludzie nawracali się, tamci ludzie zbawiali swoje dusze, tamci ludzie głosili z mocą Ewangelię, także temu głoszeniu towarzyszyły znaki i cuda. Tamci ludzie uświęcali się, tamci ludzie oddawali śmiało swoje życie za Chrystusa. Więc jeszcze raz powtarzam, jeżeli coś dla nich było dobre, to dzisiaj dla nas jest wystarczająco dobre, kropka. Jeżeli oni czegoś wtedy nie robili, to znaczy, że dzisiaj też niekoniecznie my to musimy robić, bo ich wiara była pełna, ich wiara była potężna, ich wiara zapoczątkowała całą 2000-letnią historię. W związku z tym, idąc tą myślą, idąc tym tropem, postanowiłem przyjąć chrzest wodny w imię Jezusa i to też uczyniłem. Nie w ramach jakiegoś aktu, nie wiem, odejścia od Kościoła katolickiego czy wstąpienia do jakiegoś innego kościoła. Wszystko to się odbyło z ludźmi, którzy wierzą absolutnie pozadenominacyjnie. Właśnie w ramach mojego fantastycznego odkrycia, że to, co dla mnie się stało ważne, czyli powrót do dziejów apostolskich, że to pragnienie, ta myśl, ta praktyka pojawia się w wielu innych wierzących na całym świecie, dokładnie tak samo ujęta. Wróćmy do dziejów apostolskich, bądźmy ciałem Chrystusa, które żyje tym, co jest opisane w Piśmie i tylko tym, bo to wystarczy. Więc właśnie z takimi ludźmi, kiedy zacząłem się modlić o to, czy można tego doświadczyć, z takimi ludźmi się spotkałem, wierzę, że z prowadzenia Bożego. Przyjąłem chrzest z wody i ruszyłem dalej w tej praktyce. Cały cykl, tajemny plan, to nie był plan mój, tylko to była odpowiedź na prośbę parunastu, teraz już paru dziesięciu osób, które mówią: kontynuujmy. Zobaczmy, co tam rzeczywiście jest napisane. To jest otwarte studium, jeżeli ktoś chce na nie odpowiedzieć, to może też swój, nie wiem, film nagrać w odpowiedzi i tak dalej. To się może rozwijać. Tam myśl jest jeszcze za tym idzie głębsza, która, no ale to mówię, to wszystko będziemy po kolei, odkrywać i ogłaszać. Na razie za odpowiedź niech wystarczy to, że ja nie zakładam żadnego innego kościoła, nie jestem oczywiście księdzem, nie jestem też pastorem, ponieważ żadnej wspólnocie nie przewodzę. Jeżeli się pojawiam, to dlatego, że czuję, że Bóg mnie wzywa głosem tych ludzi, którzy potrzebują, żeby się pojawiać albo jako ewangelista tu i ówdzie, albo jako nauczyciel biblijny tu i ówdzie. I to jest to, co na razie robię i to jest to, jako kto się pojawiam na kanale Tajemny Plan. Po części jako, przede wszystkim jako nauczyciel, trochę z czasem może to będzie jaśniejsze jako ewangelista. Tam było jeszcze jedno pytanie, czy założyłem rodzinę, właśnie, bo to było też a propos tych plotek, że tam odszedłem, bo tam jakaś kobieta w ciąży była, czy jakieś tam inne historie. To są oczywiście bzdury. Tak, mam w tej chwili narzeczoną. Tak, zamierzamy się pobrać.
No i tyle, tak? To kto ma być zaproszony na ślub i na weselisko, ten będzie. Cała reszta to jest moje życie prywatne i ono nie ma żadnego związku z życiem publicznym. Teraz następne pytania, one są... Czyli tam pytanie ogólnie o Biblię. Czemu korzystam z Biblii protestanckiej? Tam pytanie było dłuższe, to było pytanie Leszka Pawlisza. Czemu korzystasz z Biblii protestanckiej? Tak bym to pytanie sformułował i jeszcze zanim z Biblią związane następne, mianowicie dlaczego piszesz, że autorem Pisma Świętego jest Jehowa, a nie Duch Święty, jak wierzą katolicy? Tam jakieś takie było sformułowanie. Więc teraz, dlaczego korzystam z Pisma Świętego, o którym mówimy, że ma 66 ksiąg, 40 autorów? No, nie chcę się wdawać teraz w całą tam debatę, bo ona jest prosta do prześledzenia na przestrzeni lat, jak kanon Pisma powstawał itd., itd. No, po prostu chodzi o to, żeby się trzymać ksiąg kanonicznych, nie deuterokanonicznych. Natomiast... Nawet jeżeli ktoś jest bardzo mocno zakorzeniony w Kościele katolickim, to chociażby w sensownej ekumenii idea, jeżeli mu jest bliska, no to też powinien korzystać właśnie z takiego pisma. Niektórzy mówią, że ono jest okrojone, ale chodzi mi o to, że jeżeli masa kościołów protestanckich, poreformacyjnych, że tak powiem, postprotestanckich, wolnych chrześcijan, zielonoświątkowych i tak dalej, jeżeli oni wszyscy korzystają z tej Biblii, to jeżeli chcemy rozmawiać na temat Pisma, powinniśmy rozmawiać na temat tego samego tekstu. A jak sobie każdy katolik może to sprawdzić, nie ma ani jednej takiej prawdy, która byłaby istotna dla naszej wiary, dla naszego zbawienia, dla naszego uświęcenia, która by się znajdowała właśnie w tych księgach, których nie ma tak zwana Biblia protestancka, nie ma takiej prawdy, która by się w Biblii 66 ksiąg nie znalazła. A mogą być jakieś poboczne historie, ale to jest, one naprawdę nie są istotne dla naszej wspólnej praktyki wiary, dla naszego wspólnego wyznawania jednego Pana i Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus. Natomiast na sam koniec to pytanie o to, wydaje mi się zupełnie sztuczne, czy to Duch Święty, czy to Bóg jest autorem, czyli Jahwe jest autorem Pisma Świętego, czy Duch Święty. No przede wszystkim jako chrześcijanin wierzę, że Bóg jest jeden, trójosobowy, Ojciec, Syn, czyli Słowo, które stało się ciałem, Jezus, który jest Mesjaszem i Panem i Duch Święty. A zatem stwierdzenie, że Duch Święty natchnął Pismo, nie jest przecież sprzeczne z tym, że to Bóg natchnął Pismo. Natomiast rozumiem, do czego tam mogłeś się odnosić i dlatego chcę konkretne cytaty podać, żeby to było jasne, że to jest jedno i to samo. Po pierwsze, w drugim liście świętego Piotra, w pierwszym rozdziale, w 21 wersecie, rzeczywiście jest powiedziane, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. To jest absolutnie prawda. Pismo całkowicie jest natchnione przez Ducha Świętego. Natomiast czy to przeczy temu, że jest natchnione przez Boga? No mówię, to byłoby idiotyczne, bo trzeba byłoby uznać, że Duch Święty nie jest Bogiem, a jest. Natomiast jak czytamy w drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza, a mamy wyraźnie napisane wprost, że całe pismo jest natchnione przez Boga. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości itd., itd. To jest drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 werset i następne. Natomiast w tym zapisie, w opisie kanału, ja tego nie pisałem, więc tam nie bardzo wiem, do czego dokładnie się to odnosisz, ale rzeczywiście to również ma sens, że autorem pisma jest Jahwe, no dlatego, że Jahwe jest właśnie tymże Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym, w którego wierzymy i którego wyznajemy. Natomiast literalnie druga księga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia,
w 24 rozdziale, w 4 wersecie mówi wyraźnie: Mojżesz spisał wszystkie słowa Jahwe. I oczywiście, że tutaj chodzi o Torę, o pięcią ksiąg, ale też, więc to słowa Jahwe tam spisał Mojżesz. Wszędzie indziej wszystkie te słowa natchnione przez Boga, natchnione przez Ducha Świętego spisywali inni ludzie, ale tam autor cały czas jest ten sam, jeden Bóg, święty Jahwe, Pan, Trójjedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty. To jeszcze parę wobec tego uwag praktycznych. Przede wszystkim tak, ja jestem dosyć zajęty w codziennym życiu rozmaitymi zaangażowaniami, więc naprawdę na przykład na Facebooku, na fanpage'u Fabian Błaszkiewicz czy na fanpage'u Tajemny Plan odpowiadają administratorzy. O ile mogę, odpowiadam tylko i wyłącznie, ale to, mówię, to nie będzie za częste, u siebie na facebookowej stronie, na profilu prywatnym. Tym bardziej też to tam raz, no ale to naprawdę na YouTubie też mi się to rzadko będzie zdarzać, że tam komuś odpowiadam. Natomiast jeżeli to, co się tutaj będzie, te treści, to co się będzie działo, te treści, które się pojawią, jeżeli ci się podobają albo budzą jakieś pytania, to zostawiajcie te wszystkie komentarze, pytania, uwagi tam, gdzie to jest możliwe, pod konkretnym filmem, w komentarzach swoich prywatnych. No i wtedy właśnie w ramach takiego odcinka, takich odcinków pytań i odpowiedzi w miarę swoich możliwości będę na wszystkie pytania odpowiadać. Mam nadzieję, że one już będą bezpośrednio związane z tymi treściami, których dotykamy. Jeszcze jedna rzecz zupełnie na sam koniec, dlatego że tak, najpierw myślę sobie, że ten najbliższy odcinek, który się pojawi w piątek, będzie bardzo ważny, dlatego że według mnie bez zrozumienia tej treści, o której ja tam mówię, jest w ogóle niemożliwe zrozumienie dobrej nowiny głoszonej przez Jezusa i dobrej nowiny, którą głosił i w którą wierzył Kościół pierwotny, Kościół Dziejów Apostolskich. Więc bardzo serdecznie was do tego odcinka, do jego odsłuchania, przestudiowania, osobiście poczytania z Biblią. A to jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, która w zasadzie przy pierwszym pytaniu, jak odpowiadałem, powinna się pojawić. Bo niektórzy też mnie o to pytają, tam pobocznie w tle to cały czas brzmi. Czy co właśnie, bo jeżeli mówimy o tym Kościele Dziejów Apostolskich, który w całym sercem wierzę, to jest teraz pytanie, czy wobec tego się czasem moje przycinki, mam nadzieję, że w miarę sympatyczne, pojawiają pod adresem, czy to na przykład chrześcijan zielonoświątkowych, czy wierzących na sposób ewangelikalny itd., itd. Otóż tak, według mnie droga chrześcijanina jest drogą wierności Słowu Bożemu i w tym sensie absolutnie całe nauczanie związane z tymi wszystkimi chrześcijanami, którzy studiują z surową dyscypliną Biblię. Absolutnie całe moje serce jest przy nich, przy ewangelicznym, ewangelikalnym podejściu do Pisma, nawet takim, które niektórzy nazywają fundamentalistycznym. I jednocześnie z drugiej strony uważam, że samo studiowanie takie wręcz naukowe Biblii bez objawiania mocy ducha zupełnie zabraknie mu w pewnym momencie tego, co miał Pan i co miał Kościół pierwotny. A więc jednocześnie uważam, że to życie wierne Słowu Bożemu powinno jednocześnie zawierać w sobie moc zielonoświątkową i charyzmatyczną. Zawsze, jeżeli w cudzym słowie powiem, przycinam trochę zielonoświątkowcom, to dlatego, że absolutnie ich kocham. Tak, wszystkich charyzmatyków i tak dalej, przycinam im tylko w tym sensie, w którym bardziej zaczynają polegać na odczuciach i na wrażeniach i na charyzmatach, niż na tym, co naprawdę jest napisane w Piśmie. A więc wtedy, żeby ich trochę sprowadzić na ziemię, wtedy zielonoświątkowców
zaczynam lekko krytykować, ale jeszcze raz, jest to nie dlatego, że jestem przeciwny, tylko dlatego, że chcę, żeby wszystko było zgodne ze Słowem. Podobnie jak też czasem krytykuję właśnie różnego rodzaju biblijnych fundamentalistów, właśnie wtedy, kiedy mają za mało ducha, za mało entuzjazmu, za mało charyzmatów po prostu i za dużo malkontenstwa, a za mało śmiałości w wychodzeniu do innych. Więc to jest dokładnie tak, jak święty Paweł, kiedy pisząc do charyzmatycznych Koryntian, upominał ich, żeby byli w zgodzie z tym, jaką Ewangelię im głosił, a jak pisał do na przykład Galacjan, którzy zaczynali wszystko ustawiać w jakieś prawa, obowiązki, przypominał im, żeby nie nakładali na siebie jarzma prawa, które zrzucili, ale żeby w wolności wrócili do doświadczania mocy ducha. Tak właśnie w takim sensie rozumiem swoją wiarę dzisiaj, która chciałbym, żeby była biblijnie fundamentalistyczna, ale jednocześnie, żeby była charyzmatycznie pełna miłości, pełna znaków. Dlatego, że no, jeden z tych elementów, dla których to właśnie zacząłem się dusić po prostu w tym, w czym byłem w zakonie, w katolicyzmie, powiedziałbym, w ogóle i dlaczego nie przyłączyłem się potem do żadnego innego kościoła, żadnej innej denominacji, to właśnie dlatego, że mam już dosyć i w nauczaniu, i w praktyce innych chrześcijan, ale też miałem dosyć w moim życiu głoszenia Ewangelii o mocy, a postanowiłem zacząć doświadczać mocy Ewangelii. Dosyć już mówienia o tym, że jest dobra nowina, o tym, jak fajnie może być z Panem i jak On jest silny i jak życie przemienia. Czas najwyższy pokazać ludziom swoje przemienione życie i prowadzić ich do przemienienia, w ramach którego oni powiedzą, doświadczając mocy ducha, oni powiedzą, wow, to jest rzeczywiście dobra nowina. A więc wszystkie następne materiały, które na tym kanale się pojawią, dokładnie w takim duchu chciałbym, żeby się pojawiały. Jeżeli Ci to pasuje, bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli Ci to nie pasuje, tym bardziej zapraszam, bo wszyscy tego potrzebujemy. Amen.